Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę z Tobą porozmawiać na temat tego, jak Ty dobrze siebie znasz. Czy wiesz, jak reagujesz na pewne rzeczy? Wiesz, co Cię cieszy? Wiesz, co Cię wkurza, denerwuje? Co najchętniej byś oddelegował? To są bardzo ważne tematy w Twoim życiu. Bo tak naprawdę świadomość siebie, świadomość tego, jak reagujesz w różnych sytuacjach, pomaga Ci lepiej funkcjonować. I warto sobie co jakiś czas zadawać takie pytania, bo to oczywiście może się zmieniać. Coś, co kiedyś było w stanie Cię uspokoić, być może teraz już nie działa. Coś, co kiedyś Cię denerwowało, teraz zupełnie inaczej na to patrzysz, albo właśnie nauczyłeś się zupełnie inaczej na to reagować. Być może jest w Tobie większa świadomość rzeczy, które powinieneś delegować, które Ciebie nie powinny obciążać, żebyś Ty miał czas zająć się zupełnie czymś innym i masz już tę świadomość konieczności delegowania różnych rzeczy. Więc warto codziennie sobie zadawać takie pytania, takie samouświadamiające pytania. Co mnie cieszy? Jak często zadajesz sobie to pytanie? Co Cię cieszy? Co jest w stanie Cię rozśmieszyć? Czy łatwo jest Cię rozśmieszyć? Czy jakiś żart rzucony od razu wprawia Cię w dobry nastrój? Czy go analizujesz? Co było w nim śmiesznego? Czy w ogóle warto się było z niego śmiać? I czy są rzeczy, które są w stanie Cię rozśmieszyć, podnieść Twój nastrój? Bo jeżeli będziesz tego świadomy, to też będziesz bardziej otwarty, nastawiony na wyszukiwanie takich sytuacji. Kiedy będziesz miał gorszy dzień, to będziesz wiedział, co w tej sytuacji może polepszyć Twój nastrój. Albo też sytuację, co Cię denerwuje, co Cię wkurza. Bo jeżeli będziesz tego świadomy, że wkurza Cię coś, co kto mówi, no to albo będziesz chciał porozmawiać z tą osobą i jej to uświadomić, albo też będziesz Ty świadomy tego, że dana sytuacja Cię denerwuje, nie jesteś w stanie nic więcej z nią zrobić, więc unikasz tej osoby, unikasz tej sytuacji. Więc sam sobie wprowadzasz jakby taką higienę swojego życia, czyli podnoszenie nastroju, humoru, odsuwanie od siebie kontaktów z osobami, które obniżają Twój nastrój, albo po prostu mówienie im tego. Jest duże prawdopodobieństwo, że tamta osoba nie jest tego świadoma, że w jakiś sposób obniża Twój nastrój, denerwuje Cię, więc ta rozmowa to powinna poprawić, ale może też się tak złożyć, że będziesz musiał, albo lepiej po prostu dla Ciebie będzie, unikać kontaktu z tą osobą. Podobnie jest z delegowaniem, bo być może bierzesz na siebie zbyt wiele obowiązków. I być może warto byłoby zastanowić się, czy są takie rzeczy, które ktoś może zrobić za Ciebie. I one będą równie dobrze wykonane. Ale nawet jeżeli nie równie dobrze, to w tym stopniu wystarczającym, który pozwoli Tobie zająć się czymś innym, czymś wartościowym. Więc zastanów się w tych różnych obszarach swojego życia, co jest w stanie Cię rozśmieszyć, co Cię denerwuje, co możesz oddelegować. I myślę, że dużo łatwiej będzie Ci funkcjonować, jeżeli sobie uświadomisz takie aspekty swojego życia. Zwłaszcza ten aspekt podnoszenia nastroju, humoru, który będzie Ci pomocny w sytuacji jakiejś trudnej, kryzysowej. Więc zastanów się nad tym na spokojnie, a myślę, że bardzo duży będzie tego efekt. Do zobaczenia. Cześć.